Boga, jak spotkała Jezusa? Katarzyna Pawła Romanowska, przepraszam. Po prostu się pan tam czuje. Tam Kasia troszkę głośniej, żeby chyba nie było. Tak, może chciałabym zacząć od tego, co w zeszłym tygodniu odebrałam tutaj, jak wszyscy trzymaliśmy ręce w górze i o jedności, bo że wszyscy jesteśmy w jednym duchu. Wtedy usłyszałam, że ja mam w tym upodobanie. I teraz zacznę od mojego świadectwa. Więc wychowywałam się w rodzinie Świadków Jehowy. Mieszkałam z rodzicami przez 5 lat swojego życia. W tym czasie świat duchowy poznawałam do tego stopnia, że stał się on dla mnie zupełnie realny, tak jak świat rzeczywisty. Później zamieszkałam z babcią, która zajmowała się czarami i okultyzmem. I z nią praktykowałam. W wieku 14 lat już byłam po traumatycznych wydarzeniach, które spowodowały, że poczułam, aby coś napisać takiego i to nazwać, nie wiem, takie przynaglenie, coś w rodzaju paktu, zawarcia, gdzie w punktach wypisałam, kim chcę być i co osiągnąć. I wtedy coś się musiało wydarzyć w rzeczywistości duchowej, ponieważ ja to odczułam bardzo fizycznie. Zapadła wtedy ciemność, a ja poczułam w sobie tak jakby nadludzką siłę, władzę i moc. Zrobiłam się osobą bez skrupułów. Wydawało mi się, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, że mogę wszystko. Nie liczyłam się z nikim i z niczym. Po prostu jak osoba lub jak coś, co musi zniszczyć wszystko i wszystkich. Później świat rzeczywisty mieszał mi się z fikcją. Nie wiedziałam, czy coś się dzieje naprawdę, czy to jest po prostu sen, czy ja mam jakieś omamy. To było jak paranoja jedna wielka, to wszystko, co się działo ze mną. Poszłam do psychiatry i dostałam leki na schizofrenię i się leczyłam na chorobę afektywną dwubiegunową. Moja osobowość była na granicy obłędu określona. Zaczęłam brać narkotyki w dodatku w taki sposób, że nie miałam żadnego umiaru w tym. Jak brałam, to już brałam do upadłego, dopóki nie wstawałam przez kilka dni, później wstawałam i znowu, i tak w ten sposób funkcjonowałam. Trafiłam na detoks, po detoksie do ośrodka Monar w Krakowie, gdzie się leczyłam. Tam poznałam chłopaka, który mi zaimponował tym, że był jeszcze bardziej bez skrupułów osobą niż ja, który był od 14 roku życia uzależniony od heroiny. Po ośrodku z tym człowiekiem zamieszkałam. Okazało się, że jest alkoholikiem. Był sobie tak jakby zamiennik z heroiny na alkohol. Zaczął się nade mną znęcać. Chciałam od niego odejść, lecz było to niemożliwe, bo zagroził mi, że mnie zabije. Byłam trzymana przez niego pod kluczem i kazał mnie pilnować. Miałam kilka prób ucieczki, lecz bardzo źle się to nam zawsze kończyło. Ewentualnie do dworca dotarłam, bo to wszystko tutaj w Warszawie się działo i to wszystko było. To była rodzina, która, jak mówię, że znęcał się nade mną, to nie było jakieś tam tylko bicie się mnie i nie wiem, kopanie czy coś takiego. Tylko to była rodzina, w której codziennie była policja. Kiedy były awantury po alkoholu, to wszędzie była krew, wszystko potłuczone. Drzwi powyrywane z futryn, noże w drzwiach. Któregoś wieczora przyszła do mnie myśl, że dzisiaj w nocy on mnie zamorduje. Więc ta myśl nie była dla mnie niczym niemożliwym, nierealnym, bo widziałam, co się po prostu dzieje, że to jest jak najbardziej możliwe. Ja w to uwierzyłam i to przyjęłam, że tak się dzisiaj stanie. I kiedy widziałam, że noc się zbliża, kiedy on leżał pijany, widziałam, że kiedy się obudzi, to wszystko się wydarzy. Tłumiąc w sobie płacz, żeby go nie obudzić, prosiłam Boga, klęcząc na kolanach, że ja nie chcę umierać. I tej nocy nic się nie wydarzyło. Nic się w ogóle nie wydarzyło. A ten cały horror trwał jeszcze rok czasu.
Po roku ten człowiek zginął. W dodatku popełniał samobójstwo w taki sposób, że włożył głowę wprost pod nadjeżdżający pociąg. I mimo tego, że wyrządził mi wiele zła w życiu, to ja nie wyobrażałam sobie naszego ani życia bez niego. Wtedy demony zaczęły mnie jeszcze bardziej atakować, osaczyły mnie, dręczyły mnie. Ja wróciłam do alkoholu, do narkotyków, do leków, które brałam przy schizofrenii i różnych lękach. Wiedziałam, że już jestem bez wyjścia, że ja już z tego nie wyjdę, że one mnie nie wypuszczą, że ja muszę umrzeć. I poddałam się. Poddałam się tej myśli i kiedy planowałam swoją śmierć i innych ludzi, bo wiedziałam, że ja nie mogę odejść sama. Miałam już od dziecka takie wpojone, że jeżeli kiedykolwiek będę miała umrzeć, to muszę zabrać jak najwięcej ludzi ze sobą. Tak miałam wpojone taką myśl. No i kiedy już się poddałam i to już było zaplanowane, wtedy zawołałam do Boga, że jeżeli może to wszystko zmienić, to żeby postawił na mojej drodze ludzi, którzy mi pomogą, którzy mnie z tego wyciągną, jeżeli jest jakaś szansa. Przyszedł do mnie Sebastian, mój obecny mąż, z którym się przyjaźniłam. I powiedział mi, że sama nie jestem w stanie z tego wszystkiego wyjść. Że tylko Bóg może mi pomóc. I przyszli do mnie ludzie, którzy powiedzieli mi o Jezusie, ale przyjęcie Jezusa dla mnie, która uważałam, że mimo tego, że żyłam pod prawami diabła, to ja wiedziałam, że jedyną prawdziwą religią jest religia Świadków Jehowy i Bóg Jehowa. Więc przyjęcie Jezusa było dla mnie nierealne. Ale coś w tym było. Coś, co mi nie dawało spokoju. I ja, prosząc Boga o objawienie, o zrozumienie i stojąc w modlitwie, ja dostałam przekonanie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że jest Panem i że jest Bogiem. I ja w to uwierzyłam. I wtedy zaczęło się moje życie zmieniać. Dziś jestem już innym człowiekiem. Jestem normalną matką, kochającą, kocham ludzi, nie życzę im śmierci na każdym kroku. I dziękuję Bogu, że mnie wyciągnął z tego miejsca, że dzisiaj żyję. Amen. Kilka lat temu i ona była w takim stanie, że jak ona weszła do kościoła, to pamiętam, że jej obecna teściowa to ją trzymała z tyłu, bo w końcu się to tak przeprowadziła, no na siłę nie, ale w jakiś sposób, troszkę tak. Wiecie, przyjdzie też moment, że Kasia wam poopowiada rzeczy, jak ona wychodziła z... bo to ona powiedziała, jak poznała Jezusa. Ale ona wyszła z takich kanałów demonicznych, że ja różne rzeczy w życiu słyszałem i widziałem. Naprawdę. Ale to, co ona miała w ogóle w życiu, jakie ona miała jazdy demoniczne, to jest po prostu Hitchcock, kto wysiada przy tym. Słowo honoru, bo wiecie, my byliśmy na bieżąco przez te lata i widzieliśmy, co się działo. Ona potrafiła gonić wypadki samochodowe i karmić się duchem śmierci, który tam był, wiesz, w mieście. To wyobrażacie sobie? Czujecie klimat? To jest w ogóle... Przyjdzie taki dzień, dlatego mówię, to jest potężna rzecz. Powiem więcej. Kasia jest osobą, która modli się stawienniczo, jest też zorientowana proroczo w różnych dziedzinach i to jest mega ciekawe zjawisko, żebyśmy też zrozumieli, że Bóg On wyciąga z dna po to, żeby wziąć twoje życie i użyć go w chwalebny Amen. Sposób. To jest w chwalebny sposób. Amen. Dlatego mówię, my widzimy to, co u Kasi się działo od kilku lat i jak, skąd ona wyszła, bo to się tak ładnie mówi tutaj. Wiecie, ona teraz ma męża, dzieci, przychodzi do kościoła. To po prostu, to był szok. Monika, możesz...